muszę powiedzieć, że kompozycją interesowałem się w zasadzie od dziecka, od dawna. Związane było to również z faktem, że mój ojciec Wojciech Łukaszewski był kompozytorem. I ja wyrastałem w takiej atmosferze domowej, gdzie mówiło się wiele o wykonaniach, o nagraniach, o zamówieniach również. To było naturalne dla mnie, że chyba będę kompozytorem, chociaż wcale nie komponowałem, jak byłem mały. Muzyka sakralna po prostu jest obecna w moim życiu i tak się złożyło, że bardzo wiele utworów napisałem o tematyce sakralnej, zarówno wielkopostnej, jak i czy pasyjnej, jak i kolędowej. Są to m.in. nieszpory żałobne, wykonywane, nagrywane przez radio i telewizję. Również Missa pro Patria, ostatnio Droga Krzyżowa Via Crucis, która była wykonana czterokrotnie przez cztery różne orkiestry w ubiegłym roku. Napisałem też Stabat Mater, całą masę utworów chóralnych. Nie bądźcie ze sławą jasności, przecudnej nie widziałeś jeszcze ziemi naszej brudnej. Nie bądźcie ze sławą wśród pięknej muzyki, a tutaj przekleństwa chowa. Ja staram się, żeby ta moja wypowiedź poprzez muzykę była szczera. Chcę pisać muzykę prawdziwą, taką, która trafia do słuchaczy, ale przede wszystkim piszę dla siebie. Nie chcę siebie oszukiwać, co jest chyba zrozumiałe. No i myślę, że moja muzyka nie jest może specjalnie skomplikowana technicznie, nie jest muzyką awangardową w sensie rozumienia awangardy tej z ubiegłego już wieku. Ja nie muszę zajmować się poszukiwaniami nowych systemów dźwiękowych. Po prostu uważam, że w kompozycji, w tej dziedzinie, którą się zajmuję, mogę sobie pozwolić na wolność. Piszę dla siebie, a jeżeli komuś się to podoba, jestem bardzo zadowolony. Jeżeli nie, to trudno, może sobie wybrać coś innego.